Witajcie, to znowu ja, Sarcze. Wy oglądacie kolejny odcinek serii Zagrajmy w Assassin's Creed Valhalla. Najwyższa pora, żeby zabrać się za ostatnie zadanie w ramach festiwalu Yule, bo przypominam, że do 7 stycznia można różne wyzwania czy questy w ramach tego święta wykonywać, a oprócz tego, że tutaj mamy te powtarzające się kwestie, jak wyzwanie Brauna, wirujące cele czy turniej pięściarski, w tym wszystkim już wzięliśmy udział, no to jeszcze mamy właśnie oddzielne zadanie, które najpierw musimy rozpocząć poprzez zbudowanie hodowli bydła i wtedy najwyraźniej jakaś nowa historia nam się tutaj pojawi, więc tym się zajmiemy. Turniej pięściarski też jeszcze ukończymy, bo jak pamiętacie, ostatnio skończyliśmy bodajże na 7 rundzie, a jest ich łącznie podobno 10, więc też tam pokonamy wszystkich przeciwników. Tutaj możemy hodowlę bydła założyć, dlatego udamy się w tę stronę. Oczywiście to wszystko jest w ramach naszego obozu. Na początek pogadajmy, o ile oczywiście to jest to miejsce, bo czekajcie, właściwie to nie. Tutaj musimy się udać. Można łatwo się pomylić, kurczę, biorąc pod uwagę, ile tutaj tego jest. Na szczęście mamy wystarczająco dużo materiałów budowlanych, ale nie wiem, czy mogę z kimś tutaj wcześniej pogadać. Możliwe, że jednak nie. Niewysłany list. Majdo, chcę, byś wiedziała, że... A, dobra, pognieciony papier. Ciągle ktoś próbował rozpoczynać ten list. Nic nie potrafię napisać. No i ostatecznie ten ktoś, najwyraźniej zakochany, zrezygnował. Szkoda, że z tą osobą nie możemy pogadać. Może dopiero jak założymy hodowlę bydła, no to uda się na kogoś natrafić. No dobra, pozbędziemy się. I patrzcie, zwiększa wartość profitu z uczty. Jeszcze z tej uczty nie skorzystaliśmy, ale to chyba dlatego, że muszę jeszcze najpierw zbudować browar, bo też chyba jeszcze tego nie mam. Na razie zajmijmy się tą hodowlą bydła. A na kolejne umocnienia przyjdzie prędzej czy później czas. O proszę, mamy tutaj kogoś rzeczywiście. I od razu będzie można rozpocząć właściwe zadanie, jak rozumiem. Zerknę tylko jeszcze do środka. Trochę się tutaj zmieniło. List od Bronsona. Winfrith przychodzi do nas z Berfam, by się spotykać z moją Majdą. Już 2 razy przyłapałem ich, jak się razem wykradali. Pewnie się już całowali. Nie wątpię, że martwi cię to równie mocno jak mnie. Radzę ci, żebyś powiedziała swojemu synowi, byś... raczej by on znalazł sobie inny obiekt zainteresowania. To, co się między nimi dzieje, bardzo mnie niepokoi. Bronson. No dobra, przynajmniej wyjaśnienie tego listu. A tutaj mamy list Majdy do pszczółki. Witaj, Bertie, moja słodka jak miód pszczółko. Jesteś tak nieśmiały, że z trudem zorientowałam się, jak bardzo potrafisz być zabawny. Być wtedy w twoim towarzystwie to prawdziwa przyjemność, dlatego myślę, że nigdy nie można nikogo poznać, jeśli nie spędzi się z nim odpowiednio długiego czasu i w jego ramionach. Do zobaczenia wkrótce, oby. I to by było tutaj chyba wszystko. Wydawało mi się, że jeszcze coś jest obok tych worków, ale jednak nie. Przejdźmy jeszcze do dziennika zadań. No i mamy, poganiacz bydła. Krowy hodowane z myślą o uczcie uciekły z pastwiska. Przejdźmy jeszcze do ekwipunku, bo po ostatnim odcinku się tutaj coś nowego pojawiło, czego jeszcze nie sprawdziliśmy. Pakunek Wilfa. Tajemnicza paczka, która najprawdopodobniej zawiera monety i kamienie, ani chybi szlachetne. Wilf twierdzi, że ukradli mu ją angielscy żołnierze. To się w końcu ma dopiero nam przydać? Czy już się przydało? Na razie pogadajmy tu. I said to take care. Did I not say to take care? Winfield, Betham, you look dour for festival goers. I'm not dour, I'm furious. My fool of a son, release the cattle we were raising for the feast. Just let them go. You let them go? Why? Would you believe it's because I am a lone wolf who says damn the rules?
Would you believe I took them to the river for one last graze? But one of the cows looked at me strangely, and I got scared. That I believe. Do you want me to get them back for you? Take Betham with you. Perhaps you can protect him from the terrifying cattle. Go on, love. Go with Eivor. Very well. Przerażające bydło. Where were you when the cow frightened you? Across the river. That-a-way. No to prowadź. I'm not generally afraid of cattle, but the look in this one's eyes, I thought it might hurt me. They're big cows. Perhaps this is an opportunity to overcome that fear you claim not to possess. Dotrzyj na brzeg. To naprawdę tutaj? Najpierw na łódź. Skakuj w takim razie. Musimy przepłynąć na drugą stronę. Ciekawe, czy to wystarczy. Chyba tak, popatrzcie. Mamy to miejsce. Mam nadzieję, że on też odejdzie. This is where it happened. They shouldn't be too far. Good. Let's begin tracking. Ale mamy tak od razu po prostu zapolować? Najwyraźniej. What do you see, Sunim? Dobra. Jest pierwsza krowa. No cóż, najwyraźniej faktycznie mamy tutaj polować. There's one. What do you say we turn this into a hunt? A quicker slaughter and fresh meat for the feast. All right. But I won't get too close. No dobra, Eivor preferuje drastyczne podejście do tematu. A zatem tutaj spróbujemy. Mam w tym momencie lekki łuk, nie wiem czy się akurat nada na to polowanie, zaraz zobaczymy. Because it was. Now we collect the meat. You seem a young man who has never hunted. Strange, for the son of farmers. Maida said the same thing. She likes to go on hunts for rabbits and pheasants. I actually offered to help. What did she say to that? She laughed. When I told her I was serious, she said she would be happy for the company. But I declined. I felt embarrassed. I see. All right. One down. That should mean three to go. No i gdzieś tutaj. Cast about this land, my friend. Chyba po tej stronie. Może podlećmy nieco bliżej i proszę. Jest kolejna. Look there, Betham. Another cow. And your first lesson. All right. Show me. Na początek podejdźmy trochę bliżej przede wszystkim. Bo inaczej nam się nie uda. Może wyżej trochę? I understand this is daunting. Even domesticated creatures possess a worthy strength. And so, even in slaughtering and eating them, we must show them respect. I do not begrudge you your fear. Thank you. I begrudge myself quite a bit. I feel quite foolish. Betham, tell me more about Maida. You're quite taken with her. Oh, yes. She's a remarkable person. Always makes me laugh. And an amazing hunter. She's just so brave, skilled, strong, and, you know, pretty, too. You're fond of her. Imagine how she feels, huh? Fancied by a silly boy who's afraid of cows. I'm no expert tracker, but even watching Sunin grants me insight. Seeing the way she follows trails. Trails? Well, I once stepped in manure and left my own prints through the house. My father was furious, and he did find me. You see, tracking is in your blood. To tak mówiąc, pół żartem, pół serio. Show me.
No dobra, czyli tam, ale gdzie będzie ta czwarta krowa? Bo tutaj mamy kolejną. Spróbuję się trochę zbliżyć, bo jeszcze mi jej nie oznaczyło. Now, learn to wield the bow. Arrow rests on the string. Pull it back, breathe, aim, and release. You make a challenging thing sound simple. Mimo wszystko trochę będziemy musieli podejść bliżej. Dopiero teraz. I hope you aren't too annoyed that you need to look after me today and clean up my mess. If anything, this is more relaxing a day than I have enjoyed in recent memory. No i gdzie jeszcze? A, pojawił się kolejny obszar. To jakoś tutaj. A wydawało mi się, że widziałem wcześniej drugą strzałkę. Czyli tam na górę. O, to teraz pytanie. Czy jak przywołam wierzchowca, to czy Berfam też wsiądzie? Akurat mamy drugiego konia, myślałem, że to on go przywołał. Nie wiem właśnie, czy on go zabierze w tym momencie, bo przydałoby się trochę szybciej tam dojechać. No i faktycznie. Faktycznie możemy to zrobić, więc próbujmy tędy. Powinniśmy dać radę. Jak tylko trochę podjadę bliżej, to wtedy jeszcze się rozejrzymy. I ze zlokalizowaniem tej ostatniej krowy nie powinno być chyba większego problemu. Jest tutaj. Nie wiem, czy nie zaczęła uciekać. Well done. You are now a tracker. Perhaps that can be your role. You track, Maida shoots. Dobra. Betham! Oh my goodness. Did you see that, Eivor? It took me a moment to believe it. Fine work, Kalfira. You have overcome your... Ale gdzie on się wybrał tam? It took me a moment to believe it. Fine work, Kalfira. You have overcome your enemy. Please. Nagle się tutaj znalazła? Thank you, Eivor. This part is tougher than I thought. Maida won't believe I've done this, nor will my mother. To chyba wracamy, co? Betham, are you really scared by a cow? That seems unlikely for a farmer's boy. Well, if I tell you what really happened, will you tell anyone? Never. It's to do with Maida. She's always saying I'm so soft and sweet and kind and lovely. All good things. It's terrible. Who wants sweetness? I want to be brave and manly. I thought if I let the animals go, I could hunt them myself and show her I was a good provider and strong. Then I took out my bow and the cow did look at me and I did get frightened. So that part isn't entirely false. There's nothing wrong with having a good heart. I'm sure Maida is fond of you because you are a kind young man, not in spite of it. Thank you, Eivor. I hope you're right. But all the same, I do intend to brag. Just a little. No i czemu nie? I feared asking this of Maida. But do you ever feel sorry for the creatures? That you must hurt them so? I do not seek to cause them suffering. I aim for the heart. That it might be a quick death. Can't imagine being so skilled. Maida is much the same way. One shot, rabbit dead, clean. No, musisz się postarać, żeby samemu też tak celnie strzelać.
Wracamy w takim razie do Winfrith, tylko żeby on wysiadł z tej łodzi rzeczywiście. Początkowo miałem wrażenie, że cel zadania prowadził mnie znowu w innym kierunku, ale no pamiętałem, że przecież tutaj ją możemy spotkać. No i oto ją mamy. Bertham, did you manage not to hurt yourself? Winfrith, I give you your son, Bertham the Beast Slayer. The Beast Slayer! Oh, you should have seen me out there, mother. I was a terror with an arrow. But I should go. Go? Where? I want to show Maida while the blood is still fresh. See you at the feast. Well, Eivor, thank you. Whatever you did out there, I'm pleased for it. Bertham Bestiobójca jest teraz dostępny jako przeciwnik w turnieju pięściarskim Yul. No proszę. Będzie okazja się z nim zmierzyć. 140 żetonów zdobyliśmy. A właśnie, tak przy okazji. Niszczenie zakonu. Mamy przecież medaliony członków zakonu i możemy już jakieś oddać tutaj, prawda? Heifemowi. Możemy z nim od razu pogadać. Eivor, again your people impress me with your skill. The invaders barely stood a chance. 4 medaliony mamy do przekazania. Here. This marks fewer members of the order. One more gone. The world is brighter for it. As a token of my deep gratitude, I want you to have this. Keep this up and the land will be free of these monsters. No proszę, nowa umiejętność. I have to go. Then go in peace. To jest, myślę, że zdecydowanie lepsza nagroda od tej, którą zdobywaliśmy wcześniej za te rzymskie artefakty. No bo tam to tylko dekoracje, a tutaj jednak nowa zdolność, czemu by nie? Przejdźmy właśnie na razie do zdolności. Czyli będzie zatrucie najwyraźniej. Pokrywa groty twoich strzał trującą mazią. No właśnie. I możemy ją wypuścić nawet nie tyle chyba bezpośrednio we wroga. Znaczy, jest to chyba jak najbardziej zalecane, ale pojawia się cała chmura trującego gazu. No nieźle. Na razie to zostawię, ale będzie trzeba przetestować. A, i tutaj też, trujący atak. Pokrywa ostrze broni trzymanej w prawej ręce trującą mazią. Zatruci wrogowie odnoszą dodatkowe systematyczne obrażenia. No dobrze. To może to też sobie od razu weźmiemy zamiast ciosu w biegu, prawda? Przypisz i tutaj, do kółka właśnie. Lećmy dalej. Skupienie już testowaliśmy. Tutaj ten znak śmierci przeszywający strzał jeszcze nie był przetestowany. Pułapka to też wiadomo. Czyli weźmiemy sobie na razie ten dystansowy trujący atak jeszcze. No i do umiejętności też przejdźmy, żeby kolejne punkty wydać. Czyli tutaj będziemy mieli agresywne parowanie, czyli po każdym udanym parowaniu też zadamy obrażenia napastnikowi. I powinienem się dalej zastanowić, czy pójść właśnie gdzieś w tę stronę, żeby odblokować adrenalinę. Chyba tak zrobimy. Dodatkowy segment paska adrenaliny się przyda jak najbardziej. No więc tutaj jeszcze zainwestujemy. A w tym momencie, jako że już takie zadania w ramach Święta Yul zrobiliśmy, no to jedynie pozostało mi jeszcze wziąć udział w tym turnieju pięściarskim. Ale z ciekawości zobaczę też, czy mogę już na przykład pozwolić sobie na pełen zestaw wyposażenia, który możemy w ramach tego Święta Yul wykupić. Bo tam przecież potrzebowaliśmy, jak być może pamiętacie, odpowiedniej ilości tych żetonów Yul. Tylko najpierw muszę udać się do tego sprzedawcy. No dobra, wygląda na to, że znalazłem już tego sprzedawcę.
po tej stronie go znajdziemy. Norbert, you look quite at home in your new shop. I am. I acquired some rather unique items on my travels, offered in exchange for precious Yule tokens. Care to see what we have? Po to tutaj przyszedłem. I teraz zobaczmy. Mamy 375 żetonów. I wygląda na to, że przynajmniej na opancerzenie to nam wystarczy. Na pełen zestaw modranit, jeśli tak to się czyta. Tu oczywiście jeszcze broń czeka do wykupienia za 150 żetonów, o kurde. A do tego dekoracje osady. Ale najważniejsze dla mnie było to do zdobycia. Więc bierzemy po kolei. Od razu hełm również, tak samo płaszcz, opancerzenie, no i spodnie. Zostaje mi 75 żetonów. A więc jeśli bym chciał jeszcze tutaj na przykład tarczę i miecz, no to musiałbym więcej jeszcze pozbierać, pofarmić te żetony. No zobaczymy. Na razie idziemy. I'm off. Be well, friend. No i teraz pytanie, czy od razu sobie ekwipować właśnie to wyposażenie, czy jeszcze z tym zwlekać chwilę. O, co ciekawe, jest to ulepszone w takim samym stopniu jak zbroja myśliwego. Też na dwa te prostokąciki. Gdybym to wiedział, to bym najpierw, kurczę, zbroję myśliwego jeszcze ulepszył. Ciekawe, od czego to zależy. Ale dobra. Sprawdźmy tylko szczegóły, bo tutaj za pełen zestaw atak wzrasta po zabójstwie ciosem łaski i dodatkowe zwiększenie ogłuszenie, premia do ogłuszenia. Nie wiem właśnie, czy teraz sobie w tym momencie tego nie wybrać dla odmiany. Weźmy, zobaczymy jaka będzie różnica. A, bo z tego co widzę, to jest chyba właściwie tylko wariacja akurat na temat właśnie tego zestawu łowcy. Tu jeszcze nakrycie głowy. Wygląda na to, że tak, po prostu trochę inne kolorki. Trochę szkoda, że nie jest to coś zupełnie innego, zupełnie nowego. Może dlatego właśnie wspólne są też tutaj te ulepszenia. A zobaczmy. Świąteczny płaszcz ulepszamy na trzeci poziom i czy to też się ulepszy? No niestety nie. Ciekawe, czy udałoby się to ulepszyć wtedy naraz, gdyby od razu podejść tutaj z maksymalnie ulepszonym zestawem myśliwego. Z ciekawości to sprawdziłem, to znaczy wczytałem ostatniego autosave'a. Najpierw ulepszyłem zestaw łowcy i wtedy zobaczyłem, czy coś się zmienia. Ale jednak nie, cały czas ten zestaw świąteczny jest po prostu ulepszony w połowie na dwa prostokąty, więc ostatecznie znowu wczytałem autozapis i jednak pozostawiłem ten zestaw łowcy, na razie nie ulepszając go bardziej, no bo w tym momencie jeszcze nie czuję takiej potrzeby, a nie wiem, czy te surowce w końcu się nie przydadzą na ulepszenie czegoś innego, zwłaszcza, że prędzej czy później przecież ulepszymy sobie też to wszystko na srebrne poziomy. A wówczas na pewno będzie to dużo bardziej kosztowne. Na razie weźmiemy sobie ten świąteczny zestaw. No i pójdę teraz powalczyć znowu w tym turnieju pięściarskim. No bo właściwie to mi jeszcze tutaj tylko pozostało, żeby ten turniej w pełni ukończyć. A więc zrobimy tak, że ja zawalczę w 7 rundach, tak jak wcześniej, kilka odcinków temu. I spotkamy się w późniejszych, żeby już pokazać wam nowe walki, których wcześniej nie rozgrywaliśmy. A patrzcie, jeszcze spotykamy się w 3 rundzie, bo mamy Berfama, który rzeczywiście się pojawił w turnieju. Więc zobaczymy. O, serio? Nie wierzę. Jeden cios i go pokonaliśmy. To rozumiem, że taki celowy smaczek. Przechodzimy do kolejnych rund w takim razie. It's a Yuletide roll!
Proszę, mamy kolejną postać z pobocznego zadania. No i tutaj od rundy szóstej już nie można niestety namierzać przeciwnika, co trochę nam sprawę utrudnia niestety. No i też siłą rzeczy powoduje, że mniej efektownie ta walka wygląda, jak tak zaczynamy uciekać od przeciwnika, jednak fajniej to się prezentuje, kiedy możemy kogoś namierzać i wtedy jak się cofamy, no to nie musimy się zwracać w tym kierunku, tylko po prostu zrobić to w taki sposób, żeby cały czas twarzą być zwróconym w stronę naszego przeciwnika. No ale już ten tutaj zdecydowanie jest bardziej wytrzymały od Berfama. Pokonamy zatem gościa szybko, bo mimo wszystko idzie to całkiem sprawnie. I też przypominam, że po każdej rundzie Eivor pije i jednocześnie to powoduje, że staje się właśnie coraz bardziej pijany z każdą kolejną rundą, a to z kolei sprawia, że mamy zdecydowanie pogorszoną percepcję i ekran tutaj nam się chwieje, więc teoretycznie jest coraz trudniej. Chociaż też jednocześnie możemy sobie uzupełnić zdrowie. No i na pokonaniu tego gościa skończyliśmy ostatnio, kilka odcinków temu. Więc teraz wypadałoby go pokonać. Powtórzę to i wtedy spotkamy się na początku rundy ósmej. Mam nadzieję, że tutaj nie stracę za dużo tego zdrowia. No dobra, pokonałem go, nie straciłem aż tak dużo tego paska zdrowia. Tyle co widzicie i teraz na szczęście się to w pełni uzupełniło. Możemy zatem zaczynać rundę ósmą. Ciekawe jaki ty będziesz. Ogólnie mi pisaliście, że w tej rundzie siódmej jest właściwie najtrudniej. Ale to się jeszcze przekonamy. Problem właśnie polega na tym, że oni są tutaj naprawdę wytrzymali. Ciekaw jestem, czy gdybym miał dużo wyższy poziom mocy, to czy wtedy bym zadawał większe obrażenia. No ale jeśli dobrze wykonujemy uniki albo riposty, no to jesteśmy w stanie pokonać przeciwnika nawet bardzo nas przewyższającego poziomem. Czyli nawet wtedy, kiedy zadajemy tylko pojedyncze punkty zdrowia, a widać to tutaj nad jego paskiem, jak go uderzamy, że to jest po kilka punktów dosłownie, czasem kilkanaście najwięcej. Ale ogólnie zauważyłem, że chyba najbardziej się jednak opłaca te lekkie ciosy wykonywać, bo mocniejszym tak naprawdę też kilkanaście punktów zdrowia tylko odejmujemy, a jednak tymi szybszymi ciosami jesteśmy w stanie zrobić takiego dłuższego kombosa kilkuciosowego. No i w rezultacie wówczas więcej tego zdrowia odbieramy. A poza tym przy szybkich ciosach nam się wytrzymałość też uzupełnia, więc nie musimy się martwić o to, że nam tego niebieskiego paska zabraknie. Wytrzymałość się oczywiście uzupełnia wtedy, jeśli trafimy jeszcze przeciwnika takimi lekkimi ciosami, bo jeśli uderzamy w powietrze, to też się męczymy. I o tym wszystkim trzeba tutaj pamiętać. No ale jednocześnie muszę kurde uważać, bo widzę, że jak się przestanę pilnować i on mnie trafi, to jednak wtedy nawet połowę zdrowia nam odbiera. To chodź tutaj. Już niewiele brakuje w sumie, żeby go pokonać, a wolałbym, kurde, wolałbym nie tracić prowiantu, ale jednak musimy sobie uzupełnić. Trochę bardziej ma nieprzewidywalne te ruchy, mam wrażenie, niż poprzedni przeciwnicy. I ten mi odjął jednak najwięcej tego paska. Zobaczymy, jak będzie dalej. A i teraz mogłem uderzyć mocniej. O właśnie. Udało się zatem. No i jeszcze wynikałoby tylko dwie rundy mi zostały. Więc pora się zabrać za kolejnego przeciwnika. Ojejku, już coraz gorzej z Eivorem. Mam nadzieję, że wytrzyma jeszcze te dwie rundy. A oni trzeźwi. Z nami coraz gorzej. Jaki wściekły koleś, kurde. No dobra, lecimy. Znowu z tymi mocnymi ciosami. No. Już myślałem, że go tak w nieskończoność będziemy bić, ale nie ma tak łatwo.
Dobra. Ciągle nie ma tego namierzania przeciwnika oczywiście, więc sam muszę nakierowywać kamerę w dobrym kierunku, w dobrą stronę. Nie. Już myślałem, że mnie trafi, mało brakowało. Udało się uniknąć. I też za bardzo już nie tracę czasu na riposty, tym bardziej, że większość tych ciosów to jednak jest tych czerwonych, czyli nieblokowanych. A możemy tylko najwyżej te żółte zripostować. Prawda jest taka, że szybciej już mi idzie, jak naparzam lekkimi ciosami i unikam w dobrym momencie. Już nawet też się jakoś bardzo nie skupiam, żeby były to idealne uniki, chociaż wtedy wiadomo, że czas zwalnia tak jak teraz i tym bardziej można sobie później poradzić. Dobra. Już niewiele brakuje, żeby cię pokonać. Więc trzymajmy się tego. Okej, teraz mocne uderzenie. Udało się. Naparzamy dalej. Padaj wreszcie. O to chodziło. Przed nami zatem finałowa 10. runda. To kto tym razem będzie przed nami? Przejdź do kolejnej rundy. No i cóż, Ejworze, napij się raz jeszcze. To już chyba ostatnie. Jest, ostatnia runda rzeczywiście. Ciekawe, jaka będzie nagroda, ile żetonów. Dobra. Poznać jego ruchy przy okazji. Wow, wow. Też kurde, jak jakiś wrestler. No dobrze, dobrze, dobrze. Warto przyprzeć wroga do muru, bo wtedy, jak obija się o przeszkodę, jeszcze dodatkowo go ogłuszamy. No, ale muszę uważać, bo kurde, może mnie tutaj łatwo widzę zaskoczyć. Dobra, dobra, dobra. Jednocześnie też nie stracić całego paska wytrzymałości, bo to się źle dla mnie skończy. Nie możemy też opuścić tej strefy walki. Musimy walczyć w jej obrębie. Ajajaj, znowu odbił pałeczkę. No, z jednej strony bym się podleczył, ale nie wiem, czy teraz ryzykować już. Dobra, najwyższa pora chyba, bo się zrobiło niebezpiecznie. Dobra. Udało się ripostę wykonać. Dzięki temu sporo wytrzymałości mu odjęliśmy. I co? Kurde. To był oczywiście atak nieblokowany. Dlatego się nie skupiam tak bardzo na tych ripostach. Dobra, udało się tym razem. Ale widzicie, to i tak mi niewiele tutaj daje, bo niestety ataku ogłuszającego na tym turnieju nie możemy wykonywać. Kurde, czekałem aż zaatakuje, ale wyczekałem zbyt długo. Niestety, ale on ma takie dość szybkie te ciosy. To jest troszkę problematyczne. Dobra. No grunt tutaj będzie korzystać z idealnych uników, ale najpierw trzeba to też wyczuć. Bo w tym momencie nie wychodzi to najlepiej. Jasny gwint, a jeszcze tylko jedno leczenie mi zostało, to jest najgorsze. No. Atakujesz czy nie? Teraz możemy. Dobra, dobra, dobra. Nie. Dobra, muszę się podleczyć, ale już nie mogę więcej, niestety. I to jest najgorsze. Więc trochę teraz się w kotka i myszkę chyba pobawimy. Trzeba będzie nieco bardziej zachowawczo tutaj się... Wow. Próbować zachowywać. Spokojnie. Nie, nie, wycofaj się, kurde. No nie ma lekko, naprawdę. Najbardziej nieprzewidywalne są te jego ciosy jednak. Z całej dziesiątki przeciwników. Dobra, 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 dobra. Mimo wszystko jest nieźle. Oby tylko nie zapeszyć. Teraz, teraz, teraz. Jak on właśnie tak się rzuca, to też możemy go wtedy zaatakować. Ale jest skubany, naprawdę wytrzymały. No proszę, już niewiele brakuje, żeby cię pokonać. A, chyba wyszliśmy poza obszar. Na szczęście to nie powoduje uzupełnienia jego zdrowia.
Więc przynajmniej tyle dobrego. Teraz to ja muszę sobie uzupełnić wytrzymałość, więc trochę sobie pobiegamy. I teraz możemy ruszać. No naprawdę, jeszcze parę kombosów wystarczy. Tylko żeby on mnie za bardzo nie trafił tutaj. Udało się. Pokonaliśmy go. He bested every fighter in the ring and drank enough to kill a mid-sized ox. Eivor, champion of the Jungfrau. Well fought, Eivor. Let us do this again next year. 70 żetonów. Myślałem, że będzie ponad 100, jak już byśmy wygrali wszystko. A w dodatku Eivor kompletnie pijany. Czyli w ten oto sposób pokazałem wam już wszystkie aktywności, no bo tutaj wygraliśmy cały turniej. Oczywiście można ten turniej powtarzać w nieskończoność aż do czasu, kiedy Święto Jul się zakończy. To samo zresztą z tym strzelaniem z łuku i z piciem. Wydaje mi się, że picie piwa może być najszybszym sposobem na farmienie tych żetonów, ewentualnie wirujące cele. Ja się tym spróbuję zająć jeszcze trochę poza nagraniem, tylko że to sporo farmienia mnie czeka, gdybym chciał jeszcze więcej sobie zdobyć elementów wyposażenia akurat z tego święta Jul. Tylko wiadomo, jak to jest czasowo dostępne, to kusi zdecydowanie, żeby sobie to pozdobywać. A przynajmniej ten mieczyk i tarczę, no bo już te elementy dekoracyjne dla naszej wioski nie są tak istotne, podobnie jak nowe tatuaże, z których i tak bym pewnie nie skorzystał. Poza tym my tak naprawdę ich nie widzimy. Eivor ciągle chodzi ubrany, jakby nie patrzeć. Więc dajcie znać, która z tych aktywności w ramach Święta Jul wam się podobała, ewentualnie który quest z dostępnych tutaj wam się najbardziej podobał. Kilka odcinków temu właśnie pokazywałem wam pierwszą część tych aktywności, więc tam też odsyłam do odpowiednio nazwanego odcinka, a na razie się z wami pożegnam. Do usłyszenia.